Film Pani Irena to film o zwykłej, ale nieprzeciętnej kobiecie. O kobiecie, która jest członkiem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kobiernie. Od wielu lat jest przewodniczącą miejscowego koła. Przewodniczącą nadzwyczaj aktywną, pełną ciekawych pomysłów i cennych inicjatyw. Organizatorką i wykonawczynią wielu wspaniałych imprez. Okazuje się, że to nie wszystko. Jest wspaniałą i utalentowaną hafciarką. Mimo bardzo napiętego harmonogramu obowiązków społecznych i domowych, wiele czasu poświęca swojej pasji, którą jest artystyczne hafciarstwo. Film ten, chociaż w minimalnym stopniu, ukazuje bogaty dorobek, piękno i talent pani Ireny. To jest moja pasja. Ta praca to jest moje życie. Ja szybciutko wykonuję wszystko to, co do mnie należy. Domowe obowiązki, przyjemność, to jest moja przyjemność. To wszystko to jest mój odpoczynek, ja po prostu przy tym odpoczywam. Tak. Bardzo uwielbiam robić papieża i rzeczy święte. Jezusa w różnych okolicznościach, bardzo lubię. To jest obrazek jeszcze do oprawienia. Pamiętam za mną, że to jest robione, właśnie jest przenoszone. Ten obrazek to są aksamitne bratki i teraz jest przenoszone to na kanwę. I teraz trzeba sobie kolorki dopasować i po prostu tylko się przekłada raz w prawo, raz w lewo i się liczy, ile ma być. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Może to Państwo zdziwi, ale ja szyję dwiema rękami, dlatego, że jest mi lżej, bo jak się szyje jedną ręką, to trzeba to trzymać, a ja sobie to opieram, bo można i tak szyć. I tak się szyje właściwie, nie? Tylko musi być równiutko przyciągnięte, w każdym swoim miejscu, gdzie ma być. Mam cztery, teraz muszę policzyć, ile następne. Następne dwa. Mam tu akurat miejsce zostawione, tyle sobie policzyłam, żeby mi to pasowało. I teraz raz i dwa. No i tak to wychodzą takie obrazy, które za chwilę tu Państwu pokażę. Bardzo lubię to robić. Nie jest to tak na pozór łatwa praca, bo to się człowiek tak trochę zmęczy w jednej pozycji siedzieć. Jeszcze tutaj to zrobimy. W jednej pozycji siedzieć, takim trzeba trochę schylonym. No i przede wszystkim też trzeba mieć dobre oczy, żeby to wszystko ładnie, równie wyszło. Pokażę Państwu, co już tak haftuję krzyżykiem, może 3-4 lata i pokażę Państwu, co ja zrobiłam. To przenoszę i ma tak wyglądać. O, tu to mam. Nie tylko obrazy, ale też i serwety przeróżne, bieżniki, obrusy. To są moje pierwsze prace, takie moje hobby, które zaczynałam haft od wyszywania płaskiego, to znaczy się haft płaski. Ta serweta to jest właśnie moja praca i to jest taki komplecik do kawy. Tak zwane hafty Richelieu. To jest takie coś, też taki komplecik z takimi wesołymi gruszkami. O, to jest też praca Richelieu. Tak. Świąteczny, świeczka. I to jest pod choinkę. To jest też świąteczne i obszydełkowane. To jest też z taką świeczką zająca.
O, zając i koszyczek z jajkami. Połączenie. O, że takie coś też można wykonać. Z takich kawałków resztek materiału połączy to szydełeczkiem i też wychodzi taka serwetka. Lisze wyje się, nazywa obrus. To już jest cały obrus na stół. Może tak kawałeczek pokażę, jak to wygląda. A teraz się zajmuję haftem już krzyżykowym. To znaczy obrazy, serwety krzyżykowe, takie coś dla odmiany, żeby nie ciągle to samo. Na szydełku, taki bieżnik na szydełku, który można rozłożyć po prostu też na stół. Thank you.
tak właściwie to ja zajmuję się od młodych lat, szkolnych lat, interesowało mnie to i tak do dzisiaj właśnie się tym zajmuję, od samego początku. Najpierw zwykłe hafty, teraz tak coraz bardziej, no a teraz bardzo mnie ten haft wciągnął krzyżykowi. Ale jeszcze mam, robię teraz biżuterię. Pokażę jeszcze Państwu moją biżuterię, którą sobie sama zrobiłam, która teraz mówią, że jest modna. O. Zrobiłam z koralików taki wisiorek. To jest wszystko. To badding, a to się nazywa szutasz. Do tego mam też komplecik, bo to jest zrobione koraliki. To są bransoleta i to są kolczyki. To jest też taki komplecik. To jest szutasz, haft szutasz, a to się nazywa badding. Mam też taki wisiorek. Też, też.